Witam, dzień dobry, z tej strony Dawid z kanału Danwirt na Filipinach. Jak widzicie, mam dzisiaj taki kapelutek, jest gorąco. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda zrobienie form i słupków betonowych pod ogrodzenie. Także zapraszam na odcinek. Żeby cokolwiek zacząć, oczywiście trzeba mieć narzędzia. No i wszystko wycinam z płyty. Jest to jedna z najdroższych płyt tutaj dostępnych, ale no nie jestem zadowolony z jej wykonania. Zobaczcie, tak się tutaj te płyty robi. Czyli jest tak aby, można powiedzieć, na odpierdol i ona się gdzieś tam zaraz rozkleja. No nie jest to ta jakość, co u nas, wiecie, kupicie jakąś tam płytę OSB. Widzicie tu, jaki jest, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, jaki jest uskok. Że to wszystko nie jest równe, także no wszystko tu takie jest, ciężko tu jest o jakąś tam, powiedzmy, dobrą jakość. Natomiast no jest ona laminowana, więc myślę, jak na formę, no to gdzieś tam będzie dłużej po prostu się sprawować, aniżeli zwykłe drewno, które gdzieś tam nasiąknie i szlaki trafi. Wziąłem się za robotę, jeżeli chodzi o cięcie pod formy. No i tutaj mam taką jedyną płaską przestrzeń, więc jestem w stanie sobie to obciąć wszystko na wymiary. Na 2,30 robię słupki. Tu sobie zrobiłem taką przecinkę na drut zbrojeniowy, który będzie wystawał ze słupka później, żebym mógł po prostu drut kolczasty umocować. Także wymiar, myślę, słupka będzie 14x14. Tutaj mam oczywiście wzmocnienie z tyłu. Jeszcze będę chciał to po środku gdzieś ustawić w taki sposób, żeby po prostu forma mi się nie otwierała. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Będę wszystko skręcał, więc tu mam takiego Dewalta, można powiedzieć, z nazwy. Jest to oczywiście chińskie. Dałem za to gdzieś jakieś, nie wiem, może 80 zł. Do tego są dwa akumulatory, tu sobie wziąłem akurat jeden. Widzicie, wszystko naklejki Dewalt, nie? To jest taka podruba, że hej, no ale za te pieniądze, co tu się spodziewać, komplet wierteł, jakieś bity, więc myślę, że do tego, co tutaj potrzebuję zrobić, to gdzieś to tam się no przyda, nie? No, wypada już nawet, widzicie, nie trzyma się to tutaj ściem. No, dobra, nie narzekamy, będziemy zaraz robić, dzięki temu coś dzisiaj zrobię. Mam tutaj też oczywiście wkręty. Wkręty takie udało się kupić. Były też te zwykłe, takie, wiecie, jak u nas do karton gips, ale za krótkie, więc nie spełniły moich oczekiwań. Teraz tak, całą płytę pociąłem na kawałki o szerokości 14 cm i zaraz wytnę w niej żądany kształt i długość, tak jak sobie tą formę wymyśliłem. No i oczywiście było to cięte, jak widzieliście, na pile stołowej. Teraz tak, jak już to mam całe tu wycięte, dopasowałem sobie klocki, oczywiście element usztywniający, żeby mi to na boki nie uciekało. No i to całość oczywiście tutaj będzie, wiecie, jeszcze skręcone wzdłuż, żeby się forma nie rozpychała. No i dosyć trochę tych słupków muszę zrobić i jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praktyce. No i muszę sobie jeszcze powierzchnię przygotować. Tutaj mam taki placyk, ale nie chcę, wiecie, tutaj od wujków korzystać z tej powierzchni, więc przygotuję sobie samemu, gdzieś wylewając jakiś chudziak. Teraz tak, parę słów o samym materiale. Otóż śruby tutaj, które kupowałem, one zazwyczaj bardzo szybko się ukręcały. I ukręcą się, bo drzewo kokosowe bardzo jest zwarte, silne. I trzeba po prostu uprzednio wywiercić sobie otwór, tak jak zrobiłem to tutaj. Zaraz sobie to podłożę i przeniosę sobie tutaj ten otwór. I dopiero jak ten otwór jest wykonany, to jest szansa cokolwiek wkręcić. Bo tak, nie wiem, jaki by tu musiał być duży rozmiar, żeby to odpowiednio rozepchać. Więc żeby to miało ręce i nogi, jakąś estetykę, no to trzeba to pierw nawiercić. I te tutaj szpary
Tędy będzie puszczane, wychodzić będzie element zbrojenia, który będzie elementem montażowym pod drut kolczasty. Także on będzie i z lewej, i z prawej strony, bo ja przeplatam drut kolczasty. Niektórzy robią kosłupki z jednym wystającym drucikiem do góry. Pogodę mamy piękną, a klimat tutaj jest niestety wilgotny, gorący. Czasem leje, czasem jest sucho. I teraz zobaczcie, coś Wam pokażę jako dowód. W jednym z odcinków mówiłem o tym, jak tutaj wszystko rdzewieje. Zobaczcie sobie, co się stało z wiertłami, które zostawiłem. One były zostawione na zewnątrz, ale zamknięte. Nie lała po nich woda, więc no to jest tyle, co wilgoć jest w stanie zrobić, powiedzmy, z metalem w ciągu pół roku. Także tutaj wszystko rdzewieje. Jak nie dasz tego do jakiegoś szczelnego pojemnika, tak jak daję sobie narzędzia, no to możesz być pewien, że szlak to trafi. Teraz tak, przykręcając usztywnienie od spodu, oczywiście robię sobie większym wiertłem też taki wpust, żeby mi się fajnie łebek schował, żeby to było gładkie. I wtedy nie będę miał problemu, wiecie, z wyciąganiem z betonu, że coś będzie mi tam haczyć. Teraz tak. Całość już mam usztywnioną. Tutaj sobie dołożyłem takie klocki od góry z powierconymi otworami, gdzie będę wkładał po prostu usztywnienie, żeby ta forma mi się nie rozjeżdżała. Także widzicie, całość jest zrobiona parami, żeby to miało odpowiednią długość, no i pasowało do siebie, bo inaczej miałbym to jakieś, powiedzmy, krzywe, nie? To jest drewno, więc w drewnie nie da się... Znaczy nie da się, no da się, ale tam co do milimetra nie zrobisz tego nigdy, jak na przykład w metalu, nie? I drewno też pracuje. Następnym etapem było wykonanie takiej, wiecie, chudej wylewki, bo potrzebuję płaską przestrzeń, gdzie nikt nie będzie mi chodził, będzie tylko do mojego użytku, także tutaj będzie na to położona laminowana płyta, no i oczywiście forma, którą już zrobiłem. Tak wygląda pierwsza forma. Jest już oczywiście poskładana z otworami na elementy zbrojenia, które będą na zewnątrz wychodzić i do których będzie mocowany drut kolczasty. Więc tak to wygląda. Jestem ciekaw, jaka będzie, powiedzmy, wytrzymałość tej formy, jeżeli chodzi o namakanie, o działanie wody, bo mógłbym ją oczywiście zrobić z metalu, ale ona będzie znacznie droższa, także zobaczymy. No i sukcesywnie będę chciał wymienić oczywiście słupki na posesji. Pogiąłem sobie oczywiście elementy zbrojenia, które robię jednakowo według założonego formatu. I to, co będzie wystawać, będzie jednocześnie mocowaniem pod drut kolczasty. Także staram się to zrobić tak, żeby to było w miarę sztywne, lepsze. Filipińczycy dają do słupka jeden drut, więc u mnie będą druty 3. No i całość oczywiście się przełoży również na ciężar. W taki sposób uzupełniam sobie formę, czyli tutaj w te otworki, gdzie później przyjdzie mi drut kolczasty, jak będę miał cały element wykonany, wkładam sobie po prostu 3 druty, no i wiązanie wykonuję w taki sposób. Jest takie zrobione jakby potrójne V, że później w betonie on nie będzie pracował bardziej na, powiedzmy, na rozciąganie w bok jak do góry, więc do samej góry jest po prostu drut, no i na dole jest też zachowana, powiedzmy, odległość, żeby to fajnie wszystko podlało. Tu sobie zrobiłem dodatkową szczelinę z zamysłem wcześniej, że będzie 7 mocowań na drut kolczasty. No i jestem ciekaw, bo widzicie, ta sklejka jest niby najdroższa sklejka, miała być super, ale jest taka byle jaka. Także to bardziej traktuję jako eksperyment, a faktycznie jak to kosztowo i całościowo będzie fajnie wyglądać, to zrobię to z metalu. Zobaczcie, jak to odłaży. Także nie dajcie się namówić, jak Wam gdzieś w sklepie mówią, że te czarne płyty laminowane, że one są super, bo nawet nie wyglądają super. Tak, wysmarowałem sobie podstawę formy, tu już mam włożone zbrojenie, oczywiście 3 druty. Całość to jeszcze z góry tutaj będzie odpowiednio spięta, żeby mi się to nie rozszerzało. No i za chwilę będę oczywiście to całe wypełniał, muszę sobie tylko jeszcze wysokość tutaj tego zbrojenia ustawić w tym szalunku. A few minutes later. Teraz tak, formę już mam wypełnioną.
i myślę, że poleży to tak parę dni, zanim to rozbiorę i Wam pokażę, jak to wygląda w całości. Jeżeli chodzi o koszty, to zużyłem jedną dużą torbę piasku wymieszanego ze żwirem, która kosztuje około 50 peso, czyli 3,50 zł na nasze. Worek cementu 40 kg kosztuje jakieś 17 zł, więc tutaj licząc 3 do 1, jeżeli tam waży 50 kg, to zużyłem gdzieś około 15 kg cementu na całość. Także możecie sobie w prosty sposób obliczyć koszty. Ja tak myślę, że w granicach do 15 zł licząc ze stalą powinien wyjść jeden element. Formę już zdemontowałem, także tak wygląda słupek w całej okazałości, 14x14. I tutaj widzicie uchwyty do mocowania drutu kolczastego. Całość będzie ciężka i można tutaj zejść z kosztów wykonania takiego słupka, jeżeli do środka da się kamień. Także no, kamień akurat możemy sobie gdzieś tam nazbierać w rzece. Jak widzicie, trzy słupki już tą metodą są zrobione. I teraz tak, oczywiście drewno ma swoją trwałość, one poprzez namakanie będzie po prostu puchnąć i tą formę za jakiś czas szlak trafi. Natomiast teraz widzicie, że jest to powtarzalne, jest to zrobione zbrojenie. Ja to tylko wkładam, ustawiam sobie na żądaną wysokość, zalewam to. Oczywiście forma jest posmarowana olejem przepracowanym, także tutaj się nic nie marnuje. No i na taką produkcję, można powiedzieć, wielkoskalową, to trzeba było tą formę zrobić oczywiście ze stali i wtedy ten proces byłby powtarzalny i oczywiście wtedy można zejść z kosztów, bo to jest kwestia zbierania doświadczenia, jak te słupki się robi i tak dalej. Oczywiście takiego wymiaru na Filipinach raczej nikt nie robi, bo dla nich jest to nieopłacalne. Jeżeli Filipińczyk ma jakieś mniejsze pieniądze, mniejszą zasobność portfela, to bardzo często po prostu niestety, ale rezygnuje z jakości i kupuje na przykład słupek, który jest czterokrotnie mniejszy od tego. Ma na przykład, nie wiem, strzelam 8x8 cm w kwadracie, jeżeli chodzi o przekrój. I tyle. I tam jest beton może 1 do 6. Tutaj mam 1 do 3 plus 2, między 2 a 3 wiaderka jeszcze kamienia do tego wchodzą. Więc to jest taki beton i widać, że to jest w miarę solidne. Na potrzeby filmu mam już zrobione 4 sztuki. Tą mleczną substancję, którą widzicie na powierzchni betonowego słupka, to jest oczywiście mój komponent, który wymyśliłem i udoskonaliłem tutaj. Właśnie po to, żeby ten beton był bardziej odporny na erozję, na wsiąkanie wody, odparowanie, bo w tym momencie też są zabierane jakieś sole. No i po powiedzmy jakimś czasie ten beton zaczyna się sypać. Także to doświadczenie z budową domu, z różnymi mieszankami spowodowały, że no jakby bardziej doskonały stał się ten beton w tych tropikalnych warunkach. No i tu oczywiście korzystam z jednej formy. Tutaj mam zrobione zbrojenia, więc to jest takie na zasadzie, wiecie, plug and play. Wkładam, robię następny, rozkręcam i tyle. Troszeczkę ta forma, jeżeli chodzi o tą sklejkę, napuchła, ale jeszcze nie ma tragedii. Myślę, że będę w stanie tą jedną formą zrobić co najmniej z 10 sztuk. Także to tyle, jeżeli chodzi o wykonywanie słupków.